Nie wiem, czy wiecie, ale już w tym roku została oddana nowa pętla autobusowa. Jest to pętla Ostrodroga, znajdująca się na warszawskiej Woli. Zapraszam na film. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesiczem Amizynosz i pokazuję Wam właśnie pętlę Młynów. To jest pętla Młynów, gdzie kończyły autobusy 106 i 136 jeszcze do połowy tego miesiąca swoją trasę. Jako kraniec nazywało się to pętla Młynów. Jak widzicie, była to potężna pętla. W tym miejscu jeszcze w 2020 roku nic nie było. W 2021 roku już rozpoczęły się prace budowlane, a dopiero w 2023 roku została oddana do użytku zupełnie nowa pętla Młynów, a właściwie pętla Ostrodroga. Została zmieniona nazwa, ponieważ pętla Młynów niedobrze wygląda na autobusach, biorąc pod uwagę, że mamy też metro Młynów, a pętla Młynów i metro Młynów to niestety dwa różne miejsca. Nie będę mówić o tym, czy nazwa stacji Młynów powinna być faktycznie inaczej nazwana, bo metro Młynów, metro Moczydło, no ja jestem team Moczydło mimo wszystko. Natomiast nie dzisiaj o tym mówimy. Dziś mówimy o pętli Ostrodroga, która we wrześniu 2021, jak widzicie na aktualnych ujęciach, jeszcze była w powijakach i nawet nie było właściwie widać, że tu pętla autobusowa powstanie. Natomiast to było wiadome od samego początku. Chociaż na początku prace trwały głównie przy przebudowie ulicy Jana Ostrodroga, gdzie we wrześniu było to zamknięte, a w lutym, jak widzicie, już wszystko było oddane do użytku. Z tym, że trzeba pamiętać, że to był wrzesień 2021, a tu już mamy pół roku później, luty 2022, ulica Jana Ostrodroga jest przejezdna, jak i również druga ulica, czyli ulica Wawrzeszewska. W tym miejscu dzięki temu ruch został wznowiony, a autobusy linii 103 mogły ponownie jeździć na swojej pełnej trasie i jadąc właśnie tędy Ostrodroga. Z nowym też przystankiem Powązki, szósta brama, dzięki czemu jest lepsze wejście też na cmentarz powązkowski. Ten przystanek został trochę przesunięty dalej od właśnie pętli Ostrodroga, a żeby to wszystko lepiej funkcjonowało. Obydwa te przystanki dla linii 103 są przystankami na żądanie i tak to mniej więcej wygląda do teraz. Nowa pętla miała być ładna, piękna i cudowna, a jak jest, za chwilę zobaczycie na zdjęciach ze stycznia, ale mówiąc zupełnie szczerze, co tu faktycznie miało zostać przybudowane. Chodniki miały zostać przybudowane, drogi rowerowe, a właściwie pasy rowerowe z drogą rowerową na wjazd na nowy parking rowerowy, który będzie tutaj wybudowany, a jest już wybudowany nawet, z wiatą, zieloną wiatą, aby rowery nie moknęły na deszczu, ani nie były w śniegu, kiedy się wraca. Przystanki autobusowe, krańcowe, czyli pętla autobusowa, miały też tutaj zostać wybudowane w ramach długości, dwóch długości. Jeden przystanek miał mieć długość 60 metrów, drugi 40 metrów, czyli miały łącznie pomieścić dwa autobusy 12-metrowe i trzy autobusy 18-metrowe. Autobusy, które kończyły wcześniej na tej pętli, którą właśnie teraz widzimy, czyli Młynów, miały zostać przeniesione na tą pętlę i powstały też tutaj miejsca na przyłączenie do ładowarek elektrycznych, aby autobusy mogły jeździć tutaj też również elektryczne. To jest wszystko oczywiście łączy się bardzo ładnie w jedną całość, oczywiście mnóstwo zieleni, budynki techniczne, jak i również budynek socjalny dla kierowców, czego nie było wcześniej na pętli Młynów i brakowało. No i to wszystko się łączy razem ładnie w jedną nową pętlę Ostrodroga. Jedyny minus tej całej inwestycji to jest według mnie czas realizacji tego wszystkiego, bo no, tak jak widzieliście, pierwsze ujęcia z tej inwestycji to był 2020 rok, mamy 2023 rok i zostało to oddane do użytku. Nie będę ukrywać, że już w lipcu, jak widzicie tutaj w 2022 roku, ta inwestycja właściwie była już na zakończeniu i na finiszu, jednakże dalej części papierowe, przyłączenia energetyczne, ładowarki elektryczne czy pozostałe elementy długo jechały do Polski, długo były finalizowane, więc przez to to wszystko się opóźniło dosyć długo. Ale tutaj widzicie właśnie montaż na przykład ostatnich elementów w drzwi czy dach na tej pętli, więc to wszystko się działo. No i to już oczywiście już piesi wszędzie chodzili, tak wiecie. Plac budowy, placem budowy, ale pieszy zawsze wszędzie wejdzie, jak już jest z wózkiem i z dziećmi, no to wiecie. Ja nie takie rzeczy słyszałem, jak już wchodzą ludzie po Warszawie Zachodniej, natomiast na przykład. Natomiast sama pętla, jak widzicie, ma ładne perony, jest w pełni dostosowana do osób niepełnosprawnych, ma też wiaty. Wiaty nowe, czy przynajmniej część nowych wiat jest zasilana z paneli fotowoltaicznych, LED-owo, więc to jest na plus. No i budynek socjalny. Budynek socjalny to jest coś, czego tu wcześniej nie było.
na starej pętli młynów. W budynku socjalnym można sobie podgrzać jedzenie, kupić coś ciepłego do picia, jest łazienka, no i w teorii można też sobie usiąść i odpocząć chwilę z dala od pasażerów, więc takie zalety. Tu przystanek na przykład Ostrodroga w kierunku Metra-Młociny, czy też dla autobusów jako krańcowy wjazd na pętlę, jest zasilany właśnie z paneli fotowoltaicznych i jest na żądanie dla wszystkich linii autobusowych, co ciekawe. Czyli autobusy linii 103 mają go na żądanie, a autobusy 106 i 136 nie mają go jako przystanku dla wysiadających, ale jako na żądanie, co jest ciekawostką. Tutaj właśnie Wam pokazuję przyłącze energetyczne, właściwie miejsca, gdzie miały być przyłącze energetyczne do ładowarek elektrycznych, ale ich jeszcze nie było. I tak widzieliśmy tą pętlę właściwie przez kolejne 6 miesięcy, do stycznia 2023, a właściwie do mniej więcej jakoś grudnia. Tu macie ujęcia lipiec 2022, przyjrzyjcie się dobrze, jak się to zmienia teraz na styczeń 2023. Zauważyliście jakąś większą zmianę? Może asfalt jest innego koloru? Czarniejszy? No, najważniejsze zmiany, jakie się faktycznie tutaj zmieniły, to jest to, że budynek techniczny, czyli socjalny, bo to jest, są dwie części, budynek techniczny i budynek socjalny, ale najważniejsze jest to, że jest już ukończony. Ładowarki elektryczne się pojawiły, z tym, że nie cztery docelowe, tylko na razie dwie pozostałe pojawią się później, a wiata dla rowerów ma teraz zielony dach, jest to rozchodnik, więc teraz to się całkiem ładnie połączyło w jedną całość. Przy okazji do wiaty rowerowej jest całkiem dobry i sensowny dojazd rowerowy, bo z tych pasów rowerowych została tutaj doprowadzona ścieżka rowerowa, jednakże ja mam trochę mankament, że droga rowerowa się tutaj cały czas nijak łączy z ulicą Obozową czy z ulicą Płocką. Wiem, że tam nie ma drogi rowerowej, ale jest planowana i w przyszłości by to połączyło się w jedną dobrą całość. Tutaj też zwróćcie uwagę na ten autobus, który wie, że to jest linia 136, która jedzie teraz w kierunek Kursynu, więc naprawdę całkiem niezłe dojazdy teraz stąd są. Jak ona tutaj się wygina, żeby wyjechać z pętli. O ile wyjeżdżanie z tej pętli jeszcze całkiem bym powiedział proste dla kierowców, o tyle wjazd, to jest już perfekto. Też tutaj mogę zaznaczyć, że wszystkie nowe przystanki, które zostały wybudowane, są na żądanie poza przystankami krańcowymi. Czyli tak jak ten autobus teraz jedzie i tutaj się zatrzymuje na tym przystanku, to on jest cały czas na żądanie dla tej linii autobusowej. Też dużym minusem, co faktycznie trzeba tutaj podkreślić, jest to, że jak widzicie, ten autobus się teraz zatrzymał na swojej wysepce, znaczy w swoim przystanku, a rowerzysta teraz musi jeździć na okrągło. Nie ma tutaj zachowanej ciągłości drogi rowerowej i przy przejściach dla pieszych również to jest bardzo utrudnione tam dalej na ulicy Ostrodroga. I teraz patrzcie uważnie ten autobus. Muzyka tutaj jest nie bez powodu właściwie, jaką słyszycie w tle, więc może posłuchajcie chwilę. Dawaj, dawaj, w prawo, Marian. Nie, 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 w lewo, a może w prawo. Dobra, to w prawo wykręcę, wykręcę, wykręcę. No, ja jestem przekonany, że w którymś momencie ten żółty słupek jakiś autobus wjedzie, bo to jest, to aż się o to prosi. To, jaki ten zakręt tutaj robi ten autobus, to jest po prostu perfekto. Ja czekam na was, na wasze komentarze, na jakimiś pomysłami, jakie tutaj zakręty. Czy to jest jakiś nowy konkurs liftów dla autobusów linii 136? Ja jestem ciekawy. Wiem na pewno, że ponieważ aktualnie nie ma jeszcze ładowarek na przystankach linii 136, to te autobusy nie będą elektryczne, natomiast linia 106 w najbliższym czasie najprawdopodobniej będzie zelektryfikowana, ponieważ też są zakupowane nowe autobusy. Budynek socjalny, jak widzicie, ma wszystkie śmietniki na zewnątrz, więc taka ciekawostka. Ale teraz jeszcze Wam powiem ciekawostkę bezpośrednio od ZTM-u, którą dostałem mniej więcej, jakoś tak mniej więcej w połowie tego miesiąca, bo zapytałem się na temat tej pętli i na temat tego, czy będą budowane nowe pętle autobusowe w przyszłości, w najbliższym czasie w Warszawie, oraz najważniejsze pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja ekspedycji, czyli budynków socjalnych w najbliższym czasie dla ogólnie wszystkich kierowców w Warszawie. Szanownie, uprzejmie informujemy, że pętla Ostrodroga została oddana do użytku 14 stycznia 2023. Od tego dnia do nowej pętli docierają autobusy linii 106 i 136, natomiast linia 103 przejeżdża bokiem. Obok tej pętli. Informujemy również, że aktualnie Zarząd Transportu Miejskiego nie prowadzi prac związanych z budową kolejnych pętli autobusowych. W zakresie wyposażenia krańców w zaplecza socjalne wyjaśniamy, że obecnie Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi analizy mające na celu wprowadzenie optymalnych rozwiązań pozwalających na dostosowanie pętli autobusowych do wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej, której zgodnie z zapisami przedmiotowego rozporządzenia zaczynają obowiązywać od marca 2025 roku. Obecnie rozpatrywane są różne rozwiązania, które wprowadzane
będą wprowadzane powoli, mają zapewnić kierowcom zaplecze stacjonarne przynajmniej na jednym krańcu. Z uwagi na wczesny etap tych analiz, obecnie nie możemy jeszcze wskazać konkretnych rozwiązań oraz lokalizacji, w których zostaną one wprowadzone. Nadmieniamy jednak, że aktualnie w przypadku około 66% wszystkich linii autobusowych, pomijając linie lokalne, czyli L-ki, prowadzący pojazd mają możliwość skorzystania ze zaplecza stacjonarnego przynajmniej na jednym końcu trasy. Więc aktualnie całkiem jest nieźle, bym powiedział. 66%, a muszą mieć 100% do końca do końca wprowadzenia tego nowego rozporządzenia, bo to właśnie chodzi o to, aby każdy kierowca autobusu co ileś godzin, dokładnie nie powiem, co ileś godzin miał przerwę, mógł sobie spokojnie odpocząć, zjeść coś ciepłego, pójść do łazienki, załatwić się i nie miał z tych żadnych problemów. Na ten temat to polega. I to chodzi o wszystkich, również też o tramwaje, tylko tego tutaj akurat nie mam w tym pytaniu. To by było na tyle mniej więcej z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzienny dzwoneczek. Pozdrawiam wszystkich kierowców, którzy jeżdżą na tą pętlę. Wiem, że chcielibyście, żeby aktualne Wasze stawki nie były to, co jest aktualnie brutto, było netto, bo mam do Was też informacje. I pozdrawiam kierowców, którzy tutaj chwilę uciąłem pogawędkę na temat drona. Natomiast kończąc ten film, powiem Wam, że jestem zadowolony z tej inwestycji, bo przy okazji w tej okolicy te osiedla, które się znajdują, będą miały lepszy dojazd. Pomijając linie tramwajowe, będą miały teraz 3 nowe linie autobusowe, które będą dotyczyły do metra, do Warszawy Zachodniej, czy do innych miejsc docelowych, jak na przykład metro Młociny, co jest bardzo dobrym, według mnie, wynikiem. Ja tą pętlę będę mieć w swoim sercu, bo nagram ją od początku właściwej realizacji do samego końca i powiem Wam, że trochę będzie mi brakować tej inwestycji, ale coś niedługo będzie kolejnego budowane. Przy okazji przypominam Wam, że cały czas jest możliwość wylicytowania spaceru za Wiznoszem i Sykutem po Warszawie na WOŚP, oczywiście w ramach WOŚP-u. Link do niego w opisie i w karcie teraz i zapraszam do licytowania. Coraz więcej Was tam głosuje, a więcej inwestycji już niedługo w kolejnych filmach na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć!